Anegdota, proszę bardzo. Co tutaj mam? Policja z Kaśką, to sobie odpuścimy, bo to jest zbyt hardkorowa anegdota. Chociaż brzmiało dobrze. Jakieś anegdoty? Jakieś anegdoty. Tak się akurat składa, że przechodziłem tutaj, miałem garść anegdot przygotowanych dla was. Ty jedziesz. Niestety większość jest nie nadająca się, ale z tych nadających się to zacznę może od takiego niższego kalibru. Kiedyś, dawno, dawno temu obchodziłem 30 urodziny i tak się akurat złożyło, że moje 30 urodziny wypadały w dniu, kiedy był finałowy koncert Męskiego Grania w Żywcu, czy jeden z finałowych koncertów, nie, w Katowicach, tydzień wcześniej. I moja dziewczyna ówczesna, czyli ta sama co dzisiaj, moja ukochana, postanowiła zrobić mi niespodziankę i cudowny prezent. I kupiła mi ślicznego Gibsona i dogadała się z całą ekipą techniczną, że zrobią mi taki Gibson żart i przed wejściem... Gitara, tak. I że zrobią taki żart, że nikt mi nic nie powie, tylko jak wejdę na scenę, już tam gracie, wtedy byłem członkiem orkiestry Męskiego Grania pod dyrekcją Andrzeja Smolika, to po prostu zamiast mojej gitary, mojego Stratocastera, mojego Fendera będzie ten Gibson szedł. No i widzisz, i skąd ludzie mówią, że jestem nerwusem po prostu, ja tego nie rozumiem. No już czekam, no wychodzę na finał. Wychodzę na scenę, no jest jednak pewien element, no on już jest coraz mniejszy, element stresu przy wyjściu na scenę. No, teraz jakby jest dużo mniejszy, chociaż czasami jednak też dopada późniejszy koncert, chociażby taki jak finał Męskiego Grania. No a wtedy nie byłem tak doświadczony, więc wychodzę na tą scenę. Takim żwawym krokiem idę do tego mojego stanowiska. Tu już leci jakieś intro, już lecą pierwsze dźwięki, no więc ja wiem, że muszę grabnąć gitarę i tam jeszcze sprawdzić strój i ustawić odpowiednie efekty, żeby tam wejście było z przytupem. A tu stoi jakieś po prostu nie moje wiosło. A że ja też mam taką cechę, że bardzo wybiórczo widzę świat, że też tu dziewczyna mi ratuje życie często, że nie wiem, szukam okularów i szukam po całym domu, mówię, że ich nie ma, ona wchodzi i leżą dosłownie centralnie przede mną, nie? Więc na gitarze, tak żebym się kapnął, była wielka kokarda naklejona taka, a ja zrobiłem awanturę po prostu. Co wy wyobrażacie sobie? Gdzie jest moje wiosło? Za chwilę gramy! Co to jest? Wiesz, i tym podobne rzeczy, więc blacha. Jaka była twoja reakcja, jak usłyszałeś prezent? Mówi, ale bo to prezent jest od Oli na urodziny, nie? I tam Stelmach, który siedział za kulisami, Piotr Stelmach, 100 lat. I tak wszystkim trochę siadło, że miało być tak, wiesz, wow, ja się ucieszę, oni wszyscy wejdą, zaśpiewają mi 100 lat. A ja po prostu zrobiłem jak cymbał, umówmy się, awanturę. To jest pierwsza anegdota. Anegdot i ciąg dalszy. A teraz może taką króciutką anegdotę, która myślę, że dobrym była takim zimnym prysznicem dla mnie. To lata temu było, jeszcze nosiłem długie włosy i jeszcze tą popularność nosiłem na sobie wyniesioną z programu telewizyjnego. To też kompletnie innego rodzaju popularność niż ta dzisiejsza, bo dzisiaj zdarza mi się, że ktoś mnie zaczepi, ale raczej rzadko, no bo bardziej ludzie, nie wiem, po głosie mnie poznają, czasami nie, na stacji benzynowej czy coś, niż po wyglądzie. A wtedy jednak ta popularność poidolowa się ciągnęła, no bo byłem często w telewizji. Ale od idola już minęło wtedy, nie wiem, ze 3 lata, 4 i zdarzało się jeszcze, że ktoś mnie zaczepiał, ale rzadko. I kiedyś byłem w centrum handlowym, załatwiałem jakieś sprawunki i okres był przedświąteczny, więc wszędzie choinki ozdobione. I podchodzi do mnie pan, ja tak stoję pod tą choinką, tak się zastanawiam, co tu by zrobić, gdzie pójść dalej. I podchodzi do mnie pan, mówi, przepraszam, mówię, słucham, zdjęcie. Chciałby pan zdjęcie? Nie, nie, robimy zdjęcie i pan jest w kadrze. Mógłby pan się odsunąć, bo pan przeszkadza. To była taka króciutka anegdota z cyklu Zimny prysznic. To było tak, ulotna jest popularność. Tak, tak, tak. W programach telewizyjnych. No, chwilę później też, no to jakby z tego samego klucza, jak siedział i inny młody wokalista, to byłem na imprezie, inny młody wokalista siedział we Wrocławiu, mieszkałem wtedy. Byliśmy jakąś większą grupą na mieście i siedzieliśmy z Lechem Janerką, legendą absolutną, geniuszem, niesamowitym człowiekiem. No i też podszedł pan do Lecha Janerki, czy mógłby mu zrobić zdjęcie z tym młodym wokalistą, który siedział obok. No, ale to z tego samego, że tak powiem, klucz. Opowiemy teraz, jest taki popularny temat
Police Brutality, prawda? Też to się działo chwileczkę po tak zwanym idolu, czyli ja miałem lat 18, 19 chyba nawet nie, 18 lat miałem i pewnego wieczora spotkałem się w Lublinie jeszcze, w którym mieszkałem na on czas, z moim przyjacielem, też z kurzakiem takim z długimi włosami i z jego kolegą też w tym samym uniformie, tam w metalowych koszulkach. No i wypiliśmy po parę piwek, bo wtedy jeszcze zdarzało mi się wypić parę piwek. No i zachciało mi się śpiewać strasznie. I wtedy wydawało mi się też, że ponieważ wygrałem program w telewizji, to wszyscy kochają, jak ja śpiewam. A byliśmy na osiedlu, zamieszkałem głównie przez emerytów, bo no, wybudowane tam było w takich latach, że tak wynikało z metryki. No i tak słyszę, że już okiennice się zatrzaskują, więc krzyczę tak pojednawczo, w tonie koncyliacyjnym, proszę nie wzywać policji, zaraz sam skończę. No ale zanim doszedłem do końca piosenki, to radiowóz podjechał. A oprócz trzech skórzaków, to jest dosyć istotna część tej historii, oprócz trzech metalowców siedziało też trzech chłopaków krótko ostrzyżonych w dresach, no bo mieszkali tam i byli to koledzy po prostu z klatki tego mojego kumpla. No więc uciekamy, no bo co za krzyczenie, damy się spisać, nie wiem, jakąś tam grzywnę dadzą czy coś. No i tam pięć przecznic dalej, tacy zjajani stajemy, że no przecież nie będą nas gonić za głupie śpiewanie. I w tym momencie czekamy chwilę i wyłania się jeden z tych dresików takich na krótko ostrzonych. Ty, bo wyście uciekli, nie? A ja tam zostałem i podjeżdża ta suka i takie wielkie chłopy, takie normalnie 2 metry wychodzą w kominiarach z giwerami tej. I normalnie strzygleba do mnie mówi, ja mówię, ta, w dupę sysać tę pukawkę, co mi zrobisz, nie? I uciekłem. Dobrze mi powiedziałem, nie? No i w tym momencie tych dokładnie wspomnianych dwóch panów, takich 2 na 2, z shotgunami wychodzi i robi dokładnie to samo, czyli strzygleba. Więc leżymy na ziemi, tacy no lekko już spanikowani. I facet takim bardzo wolnym krokiem, spokojnym podchodzi do mnie, tak patrzy na mnie dziwnie i tą strzelbą wielką odgarnia mi włosy z twarzy, tak przytyka mi tą strzelbę do głowy i mówi, ty, Zakrzewski, już ja ci urządzę tę karierę. Po czym nas puścili, bo mieliśmy długie włosy i jakby rysopisem nie odpowiadaliśmy rysopisowi typowego łobuza, tych kolegów inaczej ubranych z garneli. Niestety. Natomiast ja mieszkałem w Lublinie w bloku z komisariatem na zupełnie innej, w zupełnie innej dzielnicy. I minął, nie wiem, tydzień, dwa i idę sobie pod blokiem i nagle otwiera się jakiś taki wóz policyjny i wychodzi jakiś wielki facet, nie? Ale no nie poznałem go, bo nie miał tej kominiarki. On podchodzi do mnie, łe, pamiętasz, spotkaliśmy się 2 tygodnie temu, jak się masz w ogóle? I wydawało mi się, że nie wiem, chyba kolegami zostaliśmy wtedy. Więc taką miałem anegdotę. Rozumiem, że ta przyjaźń nie przetrwała. Jakoś nie mieliśmy okazji się spotkać już więcej, więc tak, o.